najdobszej chwili wrócił różowy głos podcastu z sera, jeśli zauważyliście. Tak, to ja. U nas znowu. Różowy głos w rudych włosach. Uważam to za coś bardzo antyreligijnego. Zapomniałem słowa. Tak, sera wróciła, ale coś jej się stało z głową. Wygląda inaczej. Najpierw myślałem, że to ktoś inny, a to nagle się okazuje, że sera. Ja już byłem w połowie krzyczenia: Boże, co ty robisz pod moim domem? A ona nagle mówi: nie, nie, Igor, nie jestem jakąś przypadkową kobietą, to ja, sera, ulubienica internetu. Widzę, kurde, na ulicy taką rudowłosą, patrzę z tyłu liceum, z przodu sera. Z tyłu liceum, z przodu z serum. To na pewno coś znaczy, jak serum kłamstw. Podobno Spider-Man używał jakiegoś serum i urosł mu 6 rąk. Kto używał? Spider-Man. Ej, był taki odcinek Spider-Mana, gdzie... się zamienił w wielkiego pająka. Zamienił się w wielkiego pająka i to były moje ulubione 2 odcinki. Ja byłem tak wielkim fanem, miałem je nagrane... Byłeś fanem bohaterów, którzy mają dużo rąk. Tak, miałem je nagrane na kasetę, a mój kolega, który mieszkał w bloku obok, miał figurkę tego Spider-Mana z 6 rękoma i tak mu zazdrościłem. I właśnie on wyglądał jak w ogóle jak taki pająk, bo miał tutaj jeszcze takie ten. I ja byłem... Szczękoczułki. Tak, ja jeszcze byłem na... Chyba nawet pamiętam tą lalkę. Bo chyba na to kiedyś przyprowadził. Ja pamiętam odcinki. Nie wiem. Znaczy, jak też przyprowadził. Pamiętam jedno ujęcie, kiedy on stoi prawie goły z tymi 8 rękami i patrzy, o jebany serum. Tak, bo jemu się podarł ten strój Spider-Mana i miał 6 rąk. Ja byłem jeszcze na tym etapie w przedszkolu, kiedy ja bardzo chciałem dostać supermoce. Ja tak bardzo chciałem właśnie zamienić się w tego kolesia, żeby wszystko rozpierdalać. W dzisiejszych czasach dużo ludzi niszczy pamięć z kreskówek, bo chyba po raz pierwszy od bardzo dawna, w ogóle chyba kiedy Spider-Man istnieje, ktoś powiedział: czemu ten Spider-Man nie strzela siecią z ust, tylko z ręki? Jak jest taki pająk. Czemu z ust? Właśnie. Pająki robią kupę pajęczyną. Tak. Mają tyłkami. Czemu nie robią tego zwieraczem? Pająki muszą mieć najgorszą sytuację w toalecie. Właśnie jak Peter Parker tak się obraca tyłem, do jakiegoś budynku tak się wypina. Strzela pajęczyna, obraca się, okej, można lecieć. Tak jak są... Hej, goblin! Albo jak latał tak między budynkami, to zaraz tak strzela, ty cały czas miał tyłek powyżej głowy i tylko tak patrzył, gdzie się złapa. I strój Spidermana by polegał po prostu na tym, tak jak jest, strój Supermana polega na tym, że jest cały niebieski, ma czerwone majtki, to on miałby taki sam strój, tylko w miejscu majtek miałby po prostu wycięcia, że miałby takie wysokie rajstopy i t-shirt założony i goły tyłek. Taki, wiesz, epilog filmu, on się tam żegna z Mary Jane, no, to czas na mnie. I odlatuje w siłę dal. Właśnie jak łapie jakąś lasię, no, czekaj. Tak, wiesz, tak wystrzeliwuje pajęczyną i ją tak przyciąga do siebie. Tak ją obejmuje pośladkami. Chodź, przytul się. Tak jak była ta scena w którymś Spider-Manie, że on tak się zwiesił z góry i się z nią całował w deszczu. To teraz tak, wiesz, miałby obie ręce wolne. To tak zlatuje. No daj pyska. No chyba nie jestem już głodna. Okej. Pójdź ciągnąć pęczynę tą samą drogą. To jak ten. Jak na początku jeszcze nie pamiętam, czy to było w filmie, ale w animowanym Spider-Manie były te sceny, jak on dostał te swoje moce, to później robił takie pokazy, jak był jeszcze w takiej dresowej wersji swojego tak. stroju. Na przykład jak tak strzelał pajęczyną, żeby zgasić płomień świecy. Cały pokój w płomieniach. Hej, Spider-Man, zgasz ten płomień. Też tak umiem. Jak zawsze on walczy w taki sposób, że wiesz, kogoś przyszpila do ściany pajęczyną. Widzisz, że jakieś dziecko spada z autobusu, łapie tą siecię, potem przyciąga to dziecko. No, nie można to dziękować. Dzięki, Spider-Man. Teraz muszę się umyć. Spider-Man, ja wiem, że ja jestem Meksykanem, ale kurde, czasem lubię się umyć. Meksykanem. Meksykan. Spider-Manie, doktor Oktopus znowu rozrabia. Doktorze Oktopusie, to znowu ty. Nie.
Nie, Spider-Man, nie, nie, nie mam na to siły. Wiesz co, daj spokój, ty jesteś chory, ty się lecz. Ja naprawdę zostawię już te chemikalia, po prostu ty zrób coś ze sobą, dobry, co? Założę rodzinę. Ale naprawdę, Spider-Man, ja nie wiem, ty nie masz przyjaciół, no pogadaj z kimś o tym, to wyobraź sobie, masz problem. Wyobraź sobie, że on raz musi skorzystać z tego z toalety, pomyli mu się, co mam wyjść z tego tyłka, po prostu siedzi, zrobił swoje, wstaje, spuszcza wodę i... Wow! Do środka wlatuje. Albo odwrotnie, rzuca się z budynku, już ma wystrzelić. I po prostu wali taką kupę w powietrzu. Albo wiesz, jak jest taki stereotyp, nie, że właśnie ludzie zawsze wychodzą z kina, bo ten papier toaletowy się przylepia do buta, to on idzie taką siecią przez cały korytarz. Jak Jasi Małgosia, tylko w drodze z toalety. Idziesz po mieście, nagle taka kupa po prostu cię wali o ramię. Jezu, te ptaki robią się coraz większe. Jak to jest zawsze na podcaście, muszę mylić fakty ze zwierzętami. Kiedyś byłem taki specjalista, wiedziałem gdzie kto jest, a potem zapomniałem, że pająki strzelają pajęczyną z dupy. Wiedziałem gdzie kto jest. Kiedyś wiedziałem, że mówi się Michał pracuje dla Scotland Yardu. No serio, kiedy znałem wszystkie zwierzęta sawanny. Wszystkie. Wszystkie! Wszystkie zwierzęta sawanny. Lew, lwica, lwiątko i żołądź. Lwa.